Nowi członkowie władz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wybrani w jesiennych wyborach zapewniają, że będą intensywnie pracować, by wspierać polskich rolników. O tym, jak to zrobić, jakie potrzeby rolników są najpilniejsze, debatowali członkowie Powiatowej Rady Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Sandomierzu oraz przedstawiciele instytucji obsługujących i wspierających rolników. Obecny na spotkaniu Marcin Piwnik, starosta sandomierski, podkreślił znaczenie izb rolniczych, bo ich członkami są fachowcy, a ich opinie i oceny powinny być brane pod uwagę. Bo to są osoby, które przekazują problemy, z jakimi borykają się rolnicy, sadownicy. Często, gdy one są brane pod uwagę dużo wcześniej i się na nie odpowiednio reaguje, można zażegnać niepotrzebnym dalszym konsekwencjom typu obniżka cen przez przetwórnie, czy też zwiększenie cen nawozów. Uczestnicy spotkania zamierzają bardzo ściśle współpracować z resortem rolnictwa i liczą, że nowy minister rolnictwa będzie się wsłuchiwał w oddolne opinie, a wszystko dla dobra polskiej wsi. Mamy nadzieję, że on jako człowiek z doświadczeniem ma pomysły, aby to nasze rolnictwo dość dobrze uzdrowić i po prostu w każdej gałęzi rolnictwa współpracować z rolnikami, zarówno z producentami zbóż, które mają bardzo duże problemy, jak również z producentami innych gałęzi, tak jak mleczarstwo, ponieważ również cena dość spadła. Na razie nie mamy problemów, jeśli chodzi o sadownictwo, ale może być to na krótką metę, w związku też trzeba trzymać rękę na pulsie. Cena zbóż to w obecnym czasie bolączka polskich, a tym samym świętokrzyskich rolników. Na tą chwilę w rolnictwie po prostu najgorzej jest w produkcji roślinnej. Tutaj po prostu ceny zbóż są bardzo niskie. Jesteśmy zalewani zbożem z Ukrainy, kukurydzą, pszenicą. Podobnie jak Bidas, także przewodniczący Burek liczy na nowego pochodzącego ze świętokrzyskiego ministra rolnictwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, obniżenie populacji dzików to tematyka, jaką zajęła się inspekcja weterynaryjna. No w tym roku tak się trafiło, że mamy już pierwsze ogniska, 3. Pierwsze ognisko w Bożydarze, potem w Romanówce, potem była długa przerwa 16 tygodni i w ubiegłym tygodniu kolejne ognisko w Kolecinie, blisko granicy z powiatem opatowskim. No to było już 7. ognisko w województwie. Dlatego myślę, ponieważ bardzo długo Wisła nas broniła, ponad 5 lat, że te dziki chore tu nie przepływały. Pocieszające jest również to, że jest niestety ilość gospodarstw trzodowych, czyli świńskich, na terenie naszego powiatu jest bardzo mała. Z 450 aktualnie zostało 21 gospodarstw na terenie całego powiatu. I są to małe gospodarstwa. W tej chwili po nowym rozporządzeniu, gdzie dla osób, które trzymają, a głównie tacy są u nas na własne potrzeby, są zmniejszone te restrykcje bioasekuracji, także to jest korzystne dla naszych rolników. Powiatowy lekarz weterynarii wysoko ocenił rolniczy handel detaliczny, dzięki któremu nie ma pośredników. W tej chwili w powiatowym inspektoracie jest zarejestrowanych grubo ponad 100 podmiotów rolniczego handlu detalicznego. Tak? Oczywiście głównie to jest teraz miód. Różnice w wilgotności ziarna kukurydzy to pierwszy problem, z jakim mierzy się izba. Na urządzeniach rolników wilgotność kukurydzy jest dużo niższa niż na tych w punktach skupu. Wystosowaliśmy pismo do instytucji, która zajmuje się badaniem tych urządzeń, aby zostały one w pilnym terminie zbadane. Podobnie było z budową silosów na zboże. Nie wszyscy budujący je rolnicy zdążyli wprowadzić poprawki w obowiązującym terminie. Część rolników protestowało, ponieważ składali wnioski na silosy zbożowe i otrzymywali powiadomienia, jeśli chodzi o jakieś poprawki, zarówno SMS-ami, jak i mailami. Nie każdy rolnik, chyba było 2 tygodnie na te terminy. Nie każdy rolnik zmieścił się w tym terminie, ponieważ były prace jesienne. Też wystosowaliśmy pismo do Agencji Restrukturyzacji. Prawdopodobnie w tej chwili jest to już uwzględnione. Wszystkie te poprawki będą poprawiane nawet po terminie.
Rolnicy, a w Sandomierskim głównie sadownicy, mogą liczyć na wsparcie i pomoc Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ja tu zapraszam do Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wysyłamy w tej chwili już SMS-y, wysyłamy maile z informacją bieżącą na wiosnę, z informacjami bieżącymi odnośnie infekcji. Wypracowane wnioski i oceny zostaną przekazane zarządowi Świętokrzyskiej Izby. Jerzy Strzyż, STV Info.